Dzień dobry, przed nami 22. prasówka Live Kit, którą poprowadzą dla Państwa Maria Krukar i Izabela Witek. Zaczynamy dzisiaj od artykułu z portalu Mamazon, który mówi o systemach nagród. Myślę, że wszyscy trochę lubimy być nagradzani przez różne rzeczy i fajnie nam się pracuje, jeżeli za te nasze działania czeka na nas jakaś nagroda. Ale co się okazuje? Okazuje się, że wykorzystywanie systemu nagród w wychowaniu dziecka wcale nie jest takie pożyteczne i może niestety mieć bardzo negatywne skutki. Kilka takich negatywnych skutków jest podanych właśnie w artykule. Ja wybrałam 3, które najbardziej do mnie przemówiły i wybrałam też 4 sposoby, którymi możemy zastąpić ten system nagród. Pierwszym takim negatywnym skutkiem jest wykształcenie u dziecka czegoś w rodzaju roszczeniowej postawy, czyli ono przyzwyczaja się do tego, że jest nagradzane za pewne zachowania i może być tak, że w pewnym momencie zacznie żądać tych nagród, w przeciwnym razie nie uzyskamy tego pożądanego efektu. Drugi skutek, niektóre dzieci po prostu w pewnym momencie stwierdzą, że nie chcą współpracować i żebyś sobie mamo tę nagrodę zabrała, bo ono i tak zrobi po swojemu albo nie zrobi tego, czego od niego chcemy. Trzeci skutek, myślę, że taki najbardziej znany i najbardziej oczywisty, nagrody są ogromną przeszkodą na drodze do wewnętrznej motywacji. I to udowodniło wiele badań, że dzieci, które były nagradzane, w przyszłości miały mniejszą motywację do podejmowania działań po prostu, tak samych z siebie. No i czym możemy te nagrody w takim razie zastąpić? Otóż bardzo prostymi, jak się okazuje, rzeczami. Po pierwsze, autentyczną, opisową pochwałą dziecka. Zauważeniem tego, co samo zrobiło i co samo zdziałało. Po drugie, dawaniem mu wyboru pomiędzy dwiema, na przykład bardzo podobnymi rzeczami, ale pozornie dla dziecka to będzie bardzo duży wybór, lub wyjaśnianie, szczegółowe wyjaśnianie, dlaczego ma się zachować tak, a nie inaczej. Kolejny sposób to po prostu zachęcenie do rozwiązywania problemów i tutaj podobno świetnie się sprawdza powiedzenie dziecku, że twoje rozwiązanie było świetnym pomysłem. Dziecko wtedy czuje się dumne i czuje się docenione. I ostatnia rzecz to opisywanie uczuć, czyli proszenie dziecko o to, żeby wyobraziło sobie, jak się poczuje, kiedy zrobi daną rzecz i zwracanie mu uwagi na to, że na przykład teraz możesz być z siebie dumny albo postąpiłeś dobrze. Tych sposobów jest jeszcze więcej w artykule, także zachęcam do przeczytania całości. A kolejny artykuł dotyczy 7 zdań, które nie działają, a wciąż dzieciom je powtarzamy. I tutaj artykuł jest autorstwa Joanny Jaskółki. Są to takie zdania, które wypowiadamy z nadzieją, że one w czymś pomogą. Powtarzamy je wierząc, że coś one przekażą i faktycznie przekazują, tylko to, że nie działają. Albo to, że zwyczajnie chcemy coś z siebie wyrzucić. Bo na tym polega właśnie taka magia części z tych tekstów, które za chwilkę przetoczę. One na pewno nie pomagają drugiej osobie, a czasem nawet przeszkadzają. Podejrzewam, że raczej przeszkadzają. I pierwsze zdanie to przestań płakać albo co tak ryczysz. No niestety dość często powtarzane przez niektórych rodziców. A wtedy tutaj jeszcze bardziej chce się płakać. No właśnie, dokładnie. Dajemy dziecku do zrozumienia też, że emocje nie są na przykład ważne albo że okazywanie ich nie jest ważne. Dlatego raczej tego zdania nie wypowiadajmy albo myślmy o tym, co po prostu mówimy. Kolejny to uspokój się. No i tutaj te słowa tak samo jak wyżej. Podobna zasada. Dokładnie. Mówimy uspokój się, dziecko jeszcze bardziej tutaj denerwuje się albo krzyczy. I tutaj nie tylko nie pomagają, ale właśnie jeszcze ten ogień tak jakby jest bardziej podsycany. Czemu tak histeryzujesz? No tutaj to samo co 2 zdania powyżej. Nie skacz, nie rób tego, nie biegaj. Pamiętajmy, że dziecko często tego nie naszego nie słyszy. Ja słyszałam kiedyś, że warto słowo nie zamieniać na taki pozytywny przekaz. Czyli zamiast mówić nie biegaj, to powiedzieć idź wolniej na przykład. I że to podobno lepiej dziecko rozumie niż właśnie ten przekaz ze słowem nie. Na pewno. Później mamy kolejne zdanie. Jak tego nie zrobisz, to liczę do 3. No i my liczymy do 3, a dziecko liczy do 4, 5, 6. No i okazuje się, że to, co mówimy, w ogóle nie ma wartości. A dodatkowo, jeśli damy tą karę po policzeniu do 3, no to niestety niesprawiedliwie często potraktujemy to dziecko, no i ono się coraz bardziej buntuje. Później mamy kolejne zdanie, to twoja wina albo do czego ty mnie doprowadzasz. No i tutaj to zdanie na pewno ma na celu uświadomienie dziecku, że wina leży po jego stronie.
A dziecko, to dziecko zachowuje się tak, jak potrafi. Dlatego tutaj pamiętajmy o tym, że to najczęściej nie jest dziecka wina. Tyle razy ci powtarzam, a ty dalej robisz swoje. No i tutaj to samo. Jeszcze czasami dopytujemy dziecko, a co ty w ogóle robisz? I tutaj często te słowa padają, żeby tak jakby usilnie wywalczyć albo usilnie pokazać swoją frustrację. No i my jako dorośli ludzie często nie wiemy, dlaczego coś robimy, a co dopiero dzieci. Także zwracajmy uwagę na to, co mówimy i myślimy o tym. A w kąciku kulturalnym będziemy się dzisiaj edukować i myślę, że my również. Ja już się troszkę doedukowałam. Powiedz mi, Maria, czy wiesz, czym jest myrmekologia? Myrmekologia. Myrmekologia. Nie mam pojęcia. Jest to dziedzina nauki poświęcona życiu mrówek, bo to właśnie mrówki są bohaterem dzisiejszej książki w kąciku kulturalnym. Recenzja tej książki pojawiła się na stronie bajkochłonka.pl. Książka nazywa się Wspaniała mądrość mrówek i jest autorstwa Filipa Buntinga. No i właśnie tak jak wspomniałam, te mrówki są głównymi bohaterkami naszej opowieści i ta książka jest swego rodzaju hołdem autora w stronę tych stworzeń, od których nie tylko dzieci, ale i dorośli mogą się nauczyć bardzo, bardzo dużo pożytecznego. Autor pisze na tylnej okładce, że wierzy, że odpowiedzi na wiele pytań, które stawia przed nami życie, można znaleźć we własnym ogródku. Na pewno nie na wszystkie, ale faktycznie sporo się od mrówek możemy nauczyć. Chociażby tego, że warto pomagać, bo mrówki takie są, współpracują w społeczeństwie i to jest też kolejna rzecz, którą możemy dziecko nauczyć, jak ważne jest to współistnienie z innymi osobami, czy w grupie przedszkolnej, czy po prostu w społeczeństwie, tak szerzej w tym temacie. Kolejna rzecz to dbanie o swoje środowisko, bycie eko. No i oczywiście z czym kojarzą się mrówki najbardziej? Z czym się kojarzą mrówki? Pracowitością. Z pracowitością. To też jest kolejna rzecz, której możemy się nauczyć od mrówek. A poza tym polecam Wam, żebyście zajrzeli sobie do tego artykułu, do którego link jak zawsze będzie w źródłach, ponieważ tam jest kilka ilustracji ze środka książki. Są fantastyczne ilustracje, bardzo humorystyczne. Zresztą cała książka jest przepełniona dobrym poczuciem humoru, więc ubawią się nie tylko dzieci, ale również dorośli czytający tę książkę. A przy okazji można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy o mrówkach. Jedną z takich ciekawostek jest fakt, jak dowiadujemy się również z artykułu, że kiedyś zostało to w jakiś sposób policzone, że choć mrówek jest to wiele, wiele, wiele więcej, to gdyby zważyć wszystkie mrówki i wszystkich ludzi, to wyszłaby bardzo podobna waga. Wow! Także zachęcam do sięgnięcia zarówno do artykułu, jak i do książki, bo więcej takich inspiracji i ciekawostek o mrówkach. A teraz artykuł na portalu rodzice.pl. Jak zachęcić dziecko do sprzątania po sobie? 6 kroków do większego ładu w domu. Dzieci potrafią być prawdziwymi mistrzyniami w tworzeniu chaosu i wywrócenie całego pokoju do góry nogami zajmuje im na pewno mniej czasu niż rodzicowi zrobienie na przykład kanapki. Na pewno nieporównywalnie mniej czasu, niż zajmuje im później posprzątanie tego bałaganu. I jak zachęcić dziecko do sprzątania po zabawie? Tutaj mamy właśnie 6 kroków. Pierwszy to ustalcie zasady i dokładnie je omówcie. Kolejny krok to bądź przykładem. Czy nam się to podoba, czy nie? Dzieci uczą się głównie przez właśnie obserwacje. Także nie nasze słowa, a nasze czyny tutaj mają główną rolę, dlatego żeby wymagać od dziecka porządku, my sami musimy ten porządek utrzymywać. Krok trzeci to wszystko ma swoje miejsce, także wszystko ma swoje miejsce i jest miejsce na wszystko. To jedna zasada pedagogiki Montessori, która świetnie właśnie sprawdza się przy dbaniu o porządek. Krok czwarty to metoda małych kroczków, krok piąty to dostosuj dom dla malucha. No i tutaj ten punkt na pewno, co prawda nie powie jak nauczyć dziecko sprzątać po sobie, ale może znacząco wpłynąć na właśnie nierobienie tego bałaganu albo sprzątanie po prostu w miejsca, które my gdzieś tam przeznaczymy na to. I krok szósty to mierz oczekiwania na możliwości dziecka. Myślę, że warto też przejść do całego artykułu, bo tam jest wszystko dokładnie opisane, także linki mamy w opisie. No i ja też myślę, że nie tylko dzieci mogą się sporo z tego nauczyć od nas, ale niektórzy dorośli też na pewno znajdą w nim inspirację do utrzymywania codziennego porządku. Na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się oczywiście za tydzień, w piątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.